prosto z dworca centralnego, pokaż dworzec centralny, ponieważ na dworcu mieszka brauniarz, a tutaj broniarz. Bo to jest tak, że brauniarz i broniarz w polskim żyli domu. Brauniarz na dworcu, a broniarz w szkole. Brauniarz spokojny, nie wadził nikomu. Broniarz najdziksze wyczyniał swawole. Wśród demonstrantów zgadzają się panowie z PKPN. Pod Pałacem Kultury na demonstracji zorganizowanej przez rodziców? Chuj wie kogo. Dokładnie. To jest goście, go kojarzę skądś. A to jest ten. To jest pan Makłowicz przecież. Oczywiście. Wcześniej Leper jeszcze. Witam, Leper. Tak jest. Ja powiem panu, że jak ja byłem dzieckiem, to byśmy bardzo biedni, jedliśmy pierogi z kamieniami. Tam galicyjski pyszny brok. A pan czym się żywił? Takie ulubione pańskie danie z dzieciństwa? Ulubionym daniem dzieciństwa była kiełbaska z cebulką oraz frytki, panie redaktorze, którą zawsze obdarzyłem mamę. Mama żyje w Radomiu, podążając szlakiem Bawarii. Aktualnie bardziej woda jednak. Tak jest. Tak, tak. I taka, czy Polska też musi być, czy najlepsza jest europejska, czy jakieś sake, wino może, co inne? Idę w tej chwili na browarka marki Kuflowe za jedyne 2,50, którym obdarzyła mnie koleżanka. Nieopodal pałacu jest tu koncert i dla pana redaktora oraz kolegów w współudziale ugotujemy dzisiaj rosołek po staropolsku. Szczęśliwego jajka. No. Ja kojarzę postać. No. On wcześniej był leperem. Tak, ale... A już sam powiedział, że pan... Ale widzę, że trochę się wie. No trochę tak, trochę zapuchł. Kiedyś Agnieszka Helińska, która zalegalizowała słowo, zajebiście, jak głośno. Jędrzej jest odporny na takie rzeczy. Nic nie słyszę. Masakra. Pan Szczurek. Co nie demonstracja, te same twarze, to jest niesamowite, naprawdę. Zawsze ludzi aktywnych jest bardzo mało. Rozumiem. A każdy, jak się liczy, było jakieś 1%. Słuchaj, mowa jest na pasywnych teraz, dlatego jest mało aktywnych. Tutaj jesteśmy nagrywani też przez pana. Może pan włączy sobie streama, będzie lepsza jakość. Stream na pyta.pl. Jest bardzo głośno. Ostatni raz przyszliśmy gdzieś bez odsłuchu. Myśleliśmy, że taka demonstracja spontaniczna, to jednak będzie cichsza, a niestety nie jest cichsza. Ciężko stwierdzić, czy to beton partyjny, czy to beton Pałacu Kultury, czyli też partyjny, ale bardziej dosłowny, jest przyczyną tej niesamowitej akustyki. Mamy ostatnio pecha, jeżeli chodzi o głośność imprez. Zobacz. To jest normalny dźwięk. Nie wiem, czy państwo to słyszą, ale... Różnicę mnie chodzi cały czas. Makłowicz. A nie ten, on chodzi tak. No to nie, nam nie przeszkadza, że chodzi za nami. Nie, tak. Słucham? No tak. Cześć, dzień dobry. Pan Szczurek. Dzień dobry. Pan Protest. Dzień dobry. Nie, dlaczego nie ma TVP? Bo no nie dla TVP, to no, YouTube. Taka jest strona www.youtube. Nie, teraz YouTube. www.youtube.com i tam jest kanał pyta.pl i to tam na kanale jest, na streamie. No. A to można zobaczyć, to ten. No to tak dziwna taka twoja. Dlaczego? To już nie ma etatów ty? Nie ma. Znaczy, może ktoś tam ma, ja nie mam, no. A, to od kiedy? Co od kiedy? Od kiedy nie mam? No. Nigdy nie miałem. Aha. O. Pan jest organizatorem, czy pan... Nie jestem. Ale ma pan protest jednak. Tak, ja wspieram protest, a to jest plakietka, którą mi dali nauczyciele z mojego liceum wczoraj, jak byłem w odwiedzinach. Uważasz, że ten protest jest zbyt upolityczniony, czy jakby... Czy nie ginie gdzieś ta sprawa nauczycieli wśród tych przepychanek politycznych i wiesz, posądzeń, z kim współpracuje pan broniarz, z kim nie współpracuje, z kim pan brauniarz współpracuje? Czy to nie trochę nie jest przysłonięte przez politykę bieżącą? Nie, moim zdaniem protest jest apolityczny, natomiast jedno mi się nie podoba, mianowicie nie podoba mi się, że na scenie się pojawili panowie Hołdys i panowie Żakowski.
Mimo wszystko to są dziennikarze, którzy mają wiadomą orientację polityczną i faktycznie w tym momencie jakakolwiek obrona argumentacyjna ze strony nauczycieli, że to nie jest upolityczniony strajk, a jedynym związkiem, pod którym mogą występować, czyli ZNP. Ale chyba też ciężko było się spodziewać, że nie będzie upolityczniany, jeżeli jest organizowany tak naprawdę miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Akurat tak się naszło, że w terminie, kiedy są wybory do Europarlamentu, są również egzaminy gimnazjalne, ósmoklasisty i matury, tak więc tutaj akurat terminy się naszły. Na przykład taki Big Cyc to w sumie gra zawsze, znaczy przeciwko czemu by nie protestowali, czy kod jest, czy... Ja nie wiem, ja Big Cyca pierwszy raz widziałem na żywo, także... Jakieś dzisiaj fajne koncerty, czego się możemy spodziewać, czy może wiesz, czy... Kaja Sadowska ma grać, jakaś grupa młodzieżowa gra, ósmoklasistów i gimnazjalistów, nie znam ich, ale młodsza część... Społeczeństwo było bardzo zadowolone pod sceną i piszczały zadowolone dziewczynki. Jakieś LO27, takie, czyli wszyscy... Jakiś taki boys band pokroju One Direction. Czyli na Big Cyca się nie załapiecie raczej, ale jeżeli ktoś chce na krzywy ryj, że tak brzydko powiem, posłuchać sobie Kasi Szczoty, czyli Kai, to zapraszamy oczywiście. Dużo jest takich na krzywy ryj, zwłaszcza panów, którzy lubują się nocować na śródmieścinę centralną. Ten, pan Brauniarz mieszka, tu pan Broniarz, wiesz. Brauniarz i Broniarz w jednym żyli domu, to wiesz, tak. Jak mówił ten, był wiersz Brzechwy, czy tam Tuwima, czy Gawła. Mhm. No. Dobra, no to nie zawsze, trzymaj się, szerokość, cześć, dziękuję również, kłaniam się. Jak młode pokolenie pokazuje, że można bardzo kulturalnie rozmawiać na proteście, nawet mając plakietkę z napisem protest na sobie. Takie to młode pokolenie, bardzo sympatyczne, to pokolenie, co zwykle, to takie jak zwykle, próbuje się jakoś na Metallica chyba zaczyna grać. Beton, który powoduje, że Ostrowska, która najprawdopodobniej wykonuje, albo odkryła Eliksir Młodości, albo wykonuje swój numer Meluzyna z repertuaru pana Kleksa, z playbacku moim zdaniem, albo też, dzień dobry, witamy, Witka. No niestety beton odbija falę, na razie nie promieniujcie się. Podobno pod płacem kultury jest wyższy wskaźnik promieniotwórczości niż w Czarnobylu, niż w strefie tej zero Czarnobyla. Nie wiem, czy to prawda, może to być równie dobrze taka sama plotka jak to, że Einstein powiedział, czy Churchill powiedział, że będą nazywać się w przyszłości antyfaszyści faszystami. Ktoś tak faktycznie powiedział, ale nie był to ani Churchill, ani Einstein. To nie był Orwell? Nie był to Orwell, nie. Orwell też powiedział parę rzeczy, ale akurat był też takim zatwardziałym antykomunistą, a teraz sobie nim ryj wycierają socjaliści, ale co zrobić? Spotkaliśmy pana Makłowicza, nie dowiedzieliśmy się, czy wspiera protest, czy nie. Dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie... No teraz tak. Teraz odszedł do tego. Troszeczkę spuchł. To jest taka, no uważajcie kochani, niestety każdego z nas to czeka, czyli tak zwana podagra. Podagra jest to choroba polegająca na zbieraniu się kryształków amoniaku z mocznika w stawach. Choroba ta bierze się zwyczaj z intensywnego picia alkoholu przez długi czas. Więc no niestety po prostu no, nie da się jej uniknąć. No, jest to choroba cywilizacyjna polska. I jest niestety chorobą śmiertelną, chyba że się przestanie pić, ale to też jest niewykonalne przecież, jak wiemy doskonale. Przynajmniej w przypadku pana Makłowicza, o, czekajcie, przemówienie. O, i możemy... Balonik, a! Bańka, nienawidzę ładnych rzeczy. No. Przede wszystkim dziękujemy, że tu jesteście. Czy jest pan Broniarz? Musimy pokazać, z nim porozmawiać i... O, jest nasz agent. Słuchajcie, każdy z nas jest nauczycielem, każdy z nas... No, jestem coachem. Co? Tydzień temu, jak zaczynali w poniedziałek, nie? No to było po prostu, no tak szacunkowo na przykład 3000 szkół, które protestowały. Tydzień temu? Tak, w tamten poniedziałek. I to tam 3000 szkół, nie wiem, czy to chodziło o region podwarszawski, czy o sam warszawski. No a w tym momencie udział dalej w proteście zadeklarowało tam nie 3000 szkół, ale 2000 tych szkół, nie? Czyli wiesz, spada. No życie, no tak bywa, nie? Bo nie mają płacone za te dni. No czyli masz mniej 120 zł dniówki za to mniej więcej. 120 zł mają dniówki? No coś koło tego, najniższej kwoty to tak. Ja miałem przesrane w liceum i podstawówce, przez mój głos głównie, bardzo donośny, i przez moje ADHD, po prostu cały czas miałem przesrane. Dopiero na studiach mnie docenili. Ministerstwo Edukacji nawet mnie doceniło, stypendium, poloneza, kara od dziadka.
bo lekarz mu zabronił jeździć, to było życie. Ale w liceum to powiem wam, że musiałem szkoły zmieniać po tym, jak rzucałem w babę od biologii, która była gruba, takimi kulkami z papieru toaletowego zmoczonymi wodą. Bez serca byli, no. Tutaj właśnie zbierał się kolektyw partyjny, towarzysz Gierek stał i towarzysz Gomułka, oglądali parady tutaj albo tutaj. Na tą albo na tą stronę oglądali parady pod płatem kultury, teraz czasy trochę inne, teraz nie mamy tutaj już kolektywu partyjnego, tylko nie, no w sumie to... Nie ma defilady, o, na placu defilad. Dobrze, że mamy lagę, a nie na przykład robimy lagę, to byłoby znacznie bardziej deprymujące. Nauczyciel do roboty, pisze Kryonino Kam 2, pisze bardzo dużo osób, działa, pisze Piotr, zróbcie z nim Benehila. O, no to dobry pomysł. Dawaj, robimy Benehila. Czyli powoli spierdalamy, ale powoli, tak, wiesz, właśnie byśmy za Michel. Pokazuj go czasem. Idzie? Tak? Bezpieczeństwo? Ładnymi jesteście niezależnymi dziennikarzami. Szkoda by było, gdyby coś wam się stało, tak? Tak, żeby wam się nie stało. Gdyby na przykład ktoś was podpalił. Najpierw łapiemy tego broniarza czy brauniarza, bo nauczycieli. Teraz rozłączy, to trudno, no to będzie to ofiara z naszych internetów. O, już pieniążki, zbiórki. A, no, no, już dokładnie. Był jeden taki, co zbierał pieniądze, no, no, i dzisiaj jest Menelem. I uciekł z kraju. No. A nie, to ten, co, no tak, ale Kioski też zbierał pieniądze i też, znaczy nie uciekał z kraju, ale... Także niech zbierają, wszyscy się razem spotkają. O, to brauniarz. Brauniarz? No nie, brauniarz obok, jest na dworcu, mówiłem ci. Nie możesz ich mylić. Ten koncert powstał. O, ale moi drodzy, bywa różnie. Ten koncert powstał, czy tak może powiedzieć nauczyciel? Że potrzebujecie na duchu, bo też także... On nie jest nauczycielem, on jest zawodowym po prostu. No tak, no, ale taki reprezentuje trochę jakby nauczycieli. Ciekawe, czy wyjdzie do ludzi, no po autografie czy coś takiego, no bo to byłoby... Byłoby nam przykro, dobry. Ja jeszcze apeluję o cierpliwość. No to dobrze. Jest wielokrotnie kluczem do sukcesu. Cierpliwość jest kluczem do sukcesu, to samo mogło być kim powiedziane. Kto jest młody, a kto jest młody duchem, ręka do góry. No, młodzież, jak to, jak zwykle, czyli jak zwykle na antyrządowych protestach sama młodzież. No, dobrze, zobaczmy, kto jest, ile młodych podniosło. No głównie, że młodzi duchem. No, tam, trzy osoby młode. Trochę jak w Parlamencie Europejskim, że nikt nie liczy głosów. Proszę o scenę. Chodźmy na backstage może. Trzeba by z nim porozmawiać na temat tego zgubnego nałogu, jakim jest palenie Brauna. Bo to się zaczyna od niewinnego palenia Brauna, a potem się robi z tego, wiesz, dawanie po kablach. Pan Gruby, dobra, pan Gruby. Siema, pan Gruby. Tu musi być wejść, tu jest pan Gruby, no. Jest, no wiem, mówiłem, no. Tak, a nie mamy wejścia, czy... O, pan... Ale patrz, to są w ogóle bardzo zabawne... Bardzo zabawne indywiduum. Jesteśmy na żywo, na żywo jesteśmy... Tak, oczywiście. Człowiek, który panie myśli, Jaoku. Że jeżeli przekręca ksywy, ale to jest zabawny, ale to jest w ogóle zabawne. A jaka jest ksywa? Inna niż pan mówi, no, panie Gruby. Ale nie można tak przekręcać, nic nie można. Krzysiku. Wszystko można, wolny kraj. No. Proszę, proszę, proszę mnie. Czy pana partner już się sprowadził do pana? Tak. W charakterze dziecka. Jedno pytanie. A zdjął już koloratkę? Mój pardon nie ma koloratki, on jest tym. On był ministrantem, a nie. Rozumiem. To komrze zdjął, tak? Nie, jestem Tim Jackson przecież. Albo. Nie, komrze.
Albo nie noszą ministranci. Widać, że ludzie, którzy strajkują za nauczycielami, nawet do szkoły nie chodzi. Same osoby co zwykle. Tak, no ministra. W szkole nie uczy, tylko na religii. To właśnie nie uważałeś, będąc, a ministrantem jakim byłeś? My jesteśmy Tim Jackson. Ministrantem jakim byłeś? No jakim, jak to jakim? Stopień, no. No to jest stopień. Stopnie? Nie ma? To nie LGBT jak u was, nie ma poziomu. Nikt nie nauczył, jesteś takiego jak ministrant, jesteś takiego jak lektor, jesteś takiego jak akolita. Widocznie takich rzeczy nie uczą starszych ludzi. Bez stopniowania, tak? Ministrant jest po prostu wyżej, jeżeli chodzi o lektor jest wyżej od ministra, tak? No tak. Dobra, no to okej, niech internety sprawdzą. No, niech internety sprawdzą. No, to była taka puenta, powiedziałbym na dwa minus. Dwa minus, ojej. No, dzisiaj tak trzymamy się tej... Już tak chciałem, no, chciałem na dwa plus. No. Chciałeś błysnąć. No, chciałeś błysnąć, bo za ciemno, no, ale to niestety, przykro mi. Że broda coś się odrasta, widzę. Dobra, no, nie wziąłem. No, tak, ale to też, to jednak nie, masz jeszcze jedną szansę. No. Jakieś polowanko się tu udało? Na brałniarza. Na broniarz nie. Dwóch. Broniarza, tak. Broniarz i brałniarz w polskim żyli domu. Tak, i tak? A no to rozumiem. Wymyśl jakiś wierszyk fajny, na przykład jak ja. Czyli to przebrany za kobietę hipopotam LGBT na przykład, mógłbym to je powiedzieć. A na przykład ty coś zapodaj też fajnego. Ja się na wierszach nie znam. No i no, to gdzie do ludzi, no. Teraz takie czasy, trzeba rymować, tańczyć, śpiewać, brodę zakładać. No, no dobra, no to będzie jakiś żart. Dzięki, na razie. No. Internety zweryfikowane. Aspirant, ministrant, lektor. Aspirant, o, to jest dobre. W tym kościele, aspirant. No, proszę bardzo, pyk. Internety zweryfikowały. YouTube zweryfikowały, no. No. No, no, jaka w ogóle... się dobrze, chciałem tylko zobaczyć, co was słychać. Dobra, życzę powodzenia, bo uda się. Jeszcze bluzgi się zaczynają, czyli tam, gdzie się kończy niemoc, zaczynają się bluzgi. No, jakie bluzgi? Skąd bluzgi? Gówno już takie powolutku. O, nie. Po ostatnich pana bluzgach to... Moich bluzgach i powodach LGBT to są bluzgi? Są, nie mówię tym, co wołalnia pana, ale pan też bluzgał. Ja bluzgam? Tak. Nie mówię brałniarz? Nie. Broniarz, przepraszam. Jest bluzganie. Rozumiem, no dobrze, dobrze. No, dobra. Dobrze? Tak, bo tak pan puentuje po raz kolejny. Dziękujemy, to jest tak, pani nie znamy, pani nie jest chyba stałym, pani też jest takim stałym członkiem zgromadzeń, czy nauczycielką? Nie, nie, to też taka nie. Cienka telewizja, A to nie cienka telewizja, tylko taka szerszała, powiedziałbym. To jest pan Siku. Wraca do starych dobrych dowcipów z początku naszej rozmowy. No tak, mi, tak w mediach, bo, żeby nie mieć sitka? Nie, no, jak nie muszę mieć, wystarczy mi moja mój bandaż. Widzisz, takie dziadowe to takie. No. Ale dobry mikrofon, dobry jest, trzeba przyznać. No, tylko ukrywam to, żeby nie było widać, jestem bogaty. Ciekawa teraz, ciekawa relacja jest, widzę. Tak. Czekamy na backstage. Zresztą porozmawiamy ciekawym. Aha, no przed chwilą słyszeliśmy, że dobra, do zobaczenia. Ja pytałem partnera, ale może pan jakiś porozmawiać ciekawego, ja nie, no bo ten filmuje. No bo to ma robić. A czy pan Siku jakieś tyłki pokazał dzisiaj, czy nie? Pokazał? Tyłki jakieś pokazywał dzisiaj? Ojej. Chcę tyłek obejrzeć twój gość. Czy były pokazywane tyłki? Co, tyłek chcesz zobaczyć mój? Nie, czy pokazywał? Kamerą. Tak? Nie. Kamerą. Tyłków ministrantów ja nie chcę oglądać, ale ja oklubi. Ojej. Ja oklubi oglądam. Ojej. Mieszka z ministrantem, no. Ojej. Czy aspirantem, czy ministrantem? Ministrantem, no mówię przecież. Jesus. I Albę zdjął już Albę ten ministrant, tak? W domu bez Alby chodzi? Trudne słowo, bo pochodzenia zagranicznego. Chłopaki, niedobrze, no. Ksenia odda płaszcz ojcu, bo się tam kiedyś pytali na czatach. Ksenia odda płaszcz ojcu? Nie wiem. Pewnie nie. Pewnie już sprzedała. No, a gdzie Ksenia jest w ogóle? Nie wiem. A gdzie twój chłopak? My się nie wstydzimy tego, że jesteśmy zboczeni i naszych nałogów i słabości. Nie, na przykład ty się trochę wstydzisz jednak. Ja się czego wstydzę? No tych swoich tam. Że jesteście zboczeni, ja się nie wstydzę tego. No właśnie, tak. Źdźbło w bliźniego oku widzisz, a chuja we własnej dupie nie dostrzegasz. No, taki, popracuj nad takimi panczami. No. Ale po co mam nad tym pracować? No bo jak nagrywasz, to... są takie robole. Czyli jesteś takim mastermindem. Tak, dobra. A gdzie twoi akolici? Nomen omen. Nie mam akolitów. No to kim władzę? Ja mam, jasne. Akolitów, ministrantów i tych trzecich.
I wszystkich tam? To, nie, ten trzeci nie pamiętam się nazywa, jak się nazywają? Lektorów. Właśnie, dobrze, dziękuję. Ja tu nie wiem, jak to jest. 5700 ludzi ma po prostu bekę i już mamy nową ksywkę, teraz to jest pan Krasnal. Taki trochę Gimli, ale to sama, sam się pan o to prosił, tymi runicznymi wisiorkami. Takie jakieś runiczne są trochę. I takie pod spodem, takie jest jakby na z ucha, tak? Takie... Z ucha, tak, no. Jest gościu w Trójmieście, który ma brodę taką i ma ksywę jajecznica na brodzie. Tak? No. A gdzie on mieszka? W Trójmieście oni mają takie ksywy dziwne, na przykład szóste piętro, albo ptasi ryj. Naprawdę, w Warszawie są takie ksywki raczej właśnie jak siku. Ej, dobra, radziłbym znaleźć jakichś znaczących ludzi, dobra, bo mi się nie chce znać. Ej, naprawdę krasne, ale nie hipo... Co? Kto, Bramniarz, tak? No, tutaj. Naprawdę? Poznałbyś go? Naprawdę lepsze jest... Tutaj chodził ten z zielonych, tutaj chodził ten z zielonych i jeszcze tutaj. To jest zielony, tak. Dzień dobry, panie zielony, panu zielonych. Lepsza ksywa to jest krasna, ale nie hipopotam LGBT, naprawdę? No nie wiem. Pan Brauniarz tu gdzieś się kręcił, bo szukamy, bo był przez... Nie? Nie wiem, tak? Co? Kilkakrotnie wybrzmiało dzisiaj. Możemy zdjęcie? Oczywiście. Dzień dobry, kłaniam się. Dobry. A to są nasi zazdrośnicy. Czemu? Oni mają trzech widzów. Ja słyszałem, że tutaj pan z brodą jest jakiś taki... No jest. Ale ja nie wiem. My też nie mamy, naprawdę nie dyskryminujemy nikogo. Nie dyskryminujemy absolutnie. Szukamy pana Brauniarza. I co, jest? Nie, Brauniarzy kilku. Brauniarza nie widzieli, go widział, ale nie bardzo. O, patrz, udają już, że ktoś ich lubi, zobacz. Aha, dobra, mogę zrobić. Nie. Ale to trzeba było do trzy pałki pokazać. Trzy pałki? Jemu? Nie. To by go mogło rozjuszyć. Mógłby zassać. Kochani, nie ma pana Brauniarza, na dworzec nie idziemy, aż myli mi się, to jest pani Brauniarka, ale tego nam nie potrzeba, tym bardziej. Przynajmniej było trochę ludzi, którzy nam zazdroszczą, że jesteśmy zajebiści, a oni nie są, więc to było miłe. Nikt nas nie pobił, chodził za nami pan Szczurek, pozdrowić, bo kończymy. A kiedyś w ogóle pobił? Co? A kiedyś w ogóle pobił? Kto? No was. To? Nie. Na demonstracji. To po co mówić, że nikt nas nie pobił? No bo cały wciąż. No to jest taka supozycja ukryta. Nikt nas nie zgwałcił. No więc właśnie. Chociaż? Kolejna supozycja, tak? Ale ja nic nie proponuję. Ze mną trzeba chodzić. O, ups, pan za mną chodzi. Tak, cenię sobie niezależne dziennikarstwo. Ale bez kolacji? Nie, to nie jest niezależne dziennikarstwo. Jaki niezależny? Jaki niezależny? Przecież nałogów ci u nas dostatek. Ja mówię niezależne. No tak, no to nie my, ale to nie my. A nie od nałogu. Ale my nie twierdzimy, że jesteśmy niezależni. No proszę pana. No ale kiedyś tak twierdziliśmy. Nieprawda, nigdy tak nie mówiłem. Zawsze byłem stronniczy na maksa. Kiedyś tak twierdziliśmy, że jesteśmy niezależni. Nie mówiłem. Coś musiał... Okazało, że w TVP pracujemy. Wszędzie tam pracuje, gdzie może i mało płacą, ale pozwalają na mowę nienawiści. No, ale nie każdy z TVP pracuje, nie każdy może, to specjalnie. Nie, no bo jak? Ma pan jakiś dowód na to, że nie każdy pracuje w TVP? No, dowody są chyba oczywiste, no. Nie, jak oczywiste? To jest tylko insynuacja. Kilkadziesiąt dziennikarzy wypierdolili z telewizji, nie? No, nic od mnie tym nie wiadomo. A, nic nie wiadomo, tak? No, ale to wszystko to słowa. Parole. Każdy może powiedzieć, że nie każdy pracuje w telewizji. Ja mówię, że pousuwali z telewizji pewnych dziennikarzy, tak? Nie. A, nie wiem. No TVN-u część przeszła, ale... Słuchaj, Jaok nie wie o tym. Nie wie o tym. Że pousuwali dziennikarzy. Nie wiem. I zastąpili z Republiki i skąd tam jeszcze. To śmierć, jak ktoś przychodzi do TVN-u, to się mówi usuwali. Jak ktoś zabija dziecko, to się też mówicie usuwali. Tak, no jeżeli chodzi o usunięcie ciąży, tak. No. Dobra, no to miłego. Do zobaczenia na następnych demonstracjach. I życzymy zdrowia przede wszystkim, bo tego nigdy za dużo. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Kochani, chciałbym wam powiedzieć, że... No, elegancko. Cześć, nie wiem, kłaniam się. Nie, działa elegancko. Jeszcze jakieś słówko pożegnania, bo właśnie kończymy. Zadowolona z protestu? Bardzo. Czekam na Huntera. A będzie Hunter? Tak, będzie Hunter. On taki ma kapelusz, takim. Tak. Gadałem z nim kiedyś w superstacji, z tym gościem od Huntera. Taki trochę, znaczy trochę za bardzo tam z tym Rozenkiem się przyjaźni, ale oprócz tego to tak, to średnio, no. Kto lubi. Miłego życzymy. Miłego. Lecimy na święta, hej.
No ten gruby Skład był operatorem tego typa, co jak, na jakiego spotkania? Po całej Polsce jeździł tam przez parę miesięcy. No to, no to wiesz, kam, no to... A stoją, patrz, no, stoją tam. Zakładając, zakładając, że jest... No. Ale mają ból, ja... No, 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 no. O, i pęk, hemoroidzik wyskoczył. I pęk, drugi, pozdrowienia dla waszych hemoroidów. Ten płysy od Antify wiesza flagę LGBT, również dwie flagi czerwoną i czarną przedstawiającą trzy strzałki, znak pałki do łapy, do japy i do dupy Antifa. Hejho!